Cześć, mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, piękny dzień, zapowiada się bardzo ciepło, a tymczasem ja mam jedno ciekawe zgłoszenie. Grzejnik podobno generuje kod błędu SC544, więc jest to sprawa dosyć poważna. Piecyk przywiozła firma, z którą współpracuję i bardzo chcę im pomóc, bo oni specjalizują się w naprawach nieco innego sprzętu, więc rikochy ze swoimi bezpiecznikami mogą być rzeczywiście dla nich problemem. Ale to wszystko pokażę na filmie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam. Hard high temperature detection. O, może teraz będzie widać, co jest prawidłowe ułożenie bezpiecznika. Kserokopiarka kolorowa Ricoh Officio MPC 2003, 2503 i kod błędu fusera SC544 i SC554. Żeby zresetować kserokopiarkę, należy oczywiście najpierw do grzejnika zainstalować nowy bezpiecznik Pico Fuse. Mało tego, zanim zresetujemy urządzenie, należy taki grzejnik rozebrać, rozłożyć i sprawdzić, czy znajdziemy coś, co jest bezpośrednią przyczyną pojawienia się błędu zbyt wysokiej temperatury. Dobrze, nie przedłużajmy. Zdejmujemy najpierw obudowę. Górną prowadnicę, górną obudowę. Najpierw ta obudowa, a następnie górna obudowa. Zajrzymy do wnętrza, jak to wygląda. Folia nie jest uszkodzona, folia jest cała. Wałek dociskowy ma jakąś kreskę, ale klient nie zgłaszał tego problemu, więc ok. Metalowa listwa jest troszeczkę zabrudzona, ją by wypadało oczyścić. Brudy, które się tutaj gromadzą, niszczą potem folię grzejną. Nie ma tego dużo, ale jeżeli już ktoś rozbiera zespół grzejny, to trzeba to usunąć. Super. No i tak może być. Natomiast teraz samo zresetowanie kserokopiarki nie jest możliwe, dopóki nie wsadzimy bezpiecznika. Bezpiecznik ukryty, gniazdo bezpiecznika ukryte jest tutaj, więc go jeszcze nie widać. Najlepiej zdjąć, tak dla pewności, jeszcze dolną obudowę. Pamiętamy, że śrubki autobudów mają profil i nie należy ich pomylić. Teraz dokładnie widzimy, teraz dokładnie widać, że tutaj jest puste gniazdo, w które należy włożyć bezpiecznik umożliwiający zresetowanie maszyny po błędzie SC544. Bezpiecznik jest jednorazowy, wkłada się go do kserokopiarki i można zresetować raz kod błędu, drugi raz już się nie uda. Czyli bezpiecznik wkładamy tutaj, w to puste miejsce. Jeżeli w tym miejscu będzie już bezpiecznik, będzie oznaczało to, że ktoś przed Wami już resetował kserokopiarkę. Ok,
i ten bezpiecznik układamy sobie w to miejsce. Trzeba go ładnie ułożyć, żeby nie wystawał w obszarze tego otworu. Zakładamy wszystkie obudowy, wsadzamy moduł do kserokopiarki i kserokopiarkę będzie można zresetować. Bez bezpiecznika jest to po prostu niemożliwe. No to zakładamy obudowy i wsadzimy moduł do maszyny. Zobaczymy, czy wszystko będzie w porządku. I ostatnia prowadnica. Moduł jest sprawdzony. Wszystko teraz jest w porządku. Zainstalowany jest nowy bezpiecznik. Wsadzimy do kserokopiarki. Zobaczymy, czy moduł będzie generował jakieś kody błędów. Jeżeli nie, to super, moduł pojedzie do klienta. Klient w swojej kserokopiarce przepali bezpiecznik, bo to kserokopiarka zapamiętuje błędy. Fajnie, fajnie, że mam taką kserokopiarkę akurat u siebie. No, będziemy mogli od razu sprawdzić, czy ten piecyk nie będzie generował już więcej żadnych problemów. Mam nadzieję, że nie. Piecyk jest przykręcony. Zamykamy maszynę, odpalamy sprzęcik. Czekamy, aż się nagrzeje. Wchodzimy w typ serwisowy. Żółty 806-182. Trzymamy C. Maszyna wyszła w tryb serwisowy. Ale ona teraz i tak nie będzie chciała zbyt wiele zrobić, bo jeszcze się nie uruchomiła. Musimy poczekać około 3-4 minut, aż maszyna uruchomi wszystkie swoje funkcje. Na przykład teraz wchodzę w printer, w drukarkę, żeby wydrukować self-test. No ale to w ogóle nie działa, bo ona jeszcze się nie odpaliła. Więc po uruchomieniu maszyny nie grzejemy się, tylko czekamy 5 minutek, żeby się odpaliła. No dobrze, minęło parę chwil. Wciskamy żółty. 806-182, trzymamy C do momentu, aż maszyna wejdzie w tryb serwisowy. Dobrze, wybieramy system SP, wybieramy piątkę SP5 i jedziemy do symulacji 5810. Jeżeli będziemy przewijać liniami, to stracimy pół życia, jeżeli stronami, no to będzie szybciej. Szukamy 5810. Jeszcze troszkę. O, jest. 5810. SC Reset. Wybieramy SC Reset. Wybieramy. Czy jakoś tak. Wciskamy dwójkę. Tu się pojawi execute. Chyba. Wciskamy. I maszyna się resetuje. Ja nie będę teraz tego robił, bo jeżeli ja to zrobię, wcisnę tą dwójkę, to zresetuję maszynę, ale przepalę bezpiecznik. Potem można jeszcze wcisnąć jedynkę, execute, wyłączyć maszynę, wyłączyć i już powinna być w porządku. Zobaczymy, jak teraz drukuje na tym grzejniku. Maszyna otrzymała dane, będzie drukowała teraz samoobrazki z komiksów. Generalnie, jakby piec miał jeszcze jakiś problem, to już by teraz na pewno się pojawiła informacja o SC. Natomiast nie ma żadnego SC,
maszyna śmiga. Thank you.